Co za piękny dzień. Laleczki spędzają go na placu zabaw. Ups, ale ta nie ma ochoty do nich dołączyć. Wygląda na bardzo niewyspaną. Hej, wracaj. Dobrze, bez paniki. Pogoda w Estelle już tu jest. Gdzie pacjentka? Pomogę jej. Suzy, zapomniałam awaryjnej kosmetyczki. Chodźmy. Co? Nie mamy czegoś takiego. Zaraz ją zdobędziemy. Dawaj. Suzy, przyniosłam pędzel. Co tu się dzieje? Kochani, mam fajny pomysł. Gotowi? Dziś użyję tabletu jak prawdziwa projektantka. Rety, kotlety? Dajcie łapkę w górę, szybko! Zastanów się, co ma być w kosmetyczce. Moje zdjęcie? Co to za pytanie? Proszę bardzo. Ja też chcę być na okładce. Mam inną propozycję. Narysuję, a ty zatwierdzisz projekt. To już to nie brzmi najgorzej. Dalej, daj mi to. Hej, dokąd idziesz? Poczekaj chwilę, jeszcze odrobinę. Sami, oddaj to. O, a to co? Wciśnij i wtedy zobaczysz czary mamy. Dobrze. A, co się dzieje? Auć, staram się. Niewystarczająco, Suzy. O, Sami, czy mam się spodziewać więcej niespodzianek? Oczywiście, twój projektant wszystko przygotował. Wszystko, co ma się znaleźć w kosmetyczce. W Tibidabie znają się na kosmetykach. Teraz je zróbmy. Wow, znacznie lepiej. Czemu leniuchujesz? Do dzieła! Jesteśmy gotowi? To cała naprzód. Pomóż lalce! Chodź tu! Zaraz, musimy stworzyć kosmetyki. Dlatego jesteśmy w laboratorium. Zaczniemy od rzęs. Oto puste opakowanie. Czy stworzymy je za pomocą maskary 5D? I siup! Aha, udało się! Mam szczęście, wszędzie znajduję piękne rzęsy. Nasz salon piękności ma opcje dla każdego. Suzy, patrz! Znalazłem maskę na Halloween! Sami, to maseczka! Czy sprawi, że będę jeszcze ładniejszy? Wypróbujemy ją na lalce. Na pewno się ucieszy. Siup! Teraz zrobimy składniki kolejnego projektu. Weźmy kawałek aloesu. Nasączymy go jego sokiem. To świetne nawilżenie i orzeźwienie. Idealne plastry pod zmęczone oczy lalki. No proszę. Wszystkie kolory są ładne. Trudno wybrać. Spójrzmy. Ten flamaster nie działa najlepiej. Zróbmy kosmetyki od zera. Spójrzcie, jaki piękny kolor. Sklejmy te elementy. I wytnijmy. O rety, jaka ładna. To niespodzianka dla lalek. Juhu. Powoli zapełniamy naszą awaryjną kosmetyczkę. A ja eksperymentuję z fryzurami. Nigdy się nie czesałaś? Zostańcie z nami. Hej, ratunku. Potrzebujemy pogotowia stylu. Też. Hej, ostrożnie. Co robicie? To laboratorium. Wszyscy powinni wziąć prysznic. Kto pierwszy? O nie! Przestań! Już lepiej. Ale przydadzą się kosmetyki oczyszczające. Zacznijmy od łatwych. Proszę, weź tę chusteczkę. O, dziękuję. Chcesz zrobić zestaw do higieny? Mokre chusteczki. Aha, jeszcze jedno. Zakleję otwór, żeby nie wyschły. Suzan, musimy zrobić esencję. Oto główny składnik. Co to jest? Mój wynalazek. Ślamista maś. O, nie. Weź ją. Żartowałem tylko, Suzy. Bardzo łatwo cię nabrać. Zmieszajmy witaminę C i ekstrakt z imbiru. I parę pachnących płatków. Teraz potrząśniemy. Siup. A oto odżywiająca esencja. Suzy, z czego robi się krem do twarzy? Wszystko już gotowe. Spójrz. Patrz, użyłam najlepszych składników. Zamknę, zanim krem wyschnie. Popatrzcie, ile produktów do pielęgnacji.
Włóżmy je wszystkie do kosmetyczki. Sami zrób to papierową łyżeczką. Spróbuj. Pokaż. O, rozumiem. Wypróbujmy balsam do ust na lalce. I masz miękkie, nawilżone usta. Włóżmy to do naszej kosmetyczki. Wow, super. Mamy jeszcze trochę miejsca. Zapełnijmy je. Ktoś tu wszystko pochował. Aha, nasza pierwsza rzecz. A gdzie szminka? Aha, zrobię ci inną. A ty i bez tego masz piękne rzęsy. A gdzie maskara? To gdzie dziwne. Maskara? O nie! Ha, oto ona. Maskara i inne rzeczy będą już bezpieczne. Została ostatnia część. Na razie jest pusta. Wsypmy tu brokat i klejnociki do twarzy. Gotowi? Pac, pac, pac! A oto świecidełka! Widzicie, jak błyszczą? A to świetne miejsce na spinki do włosów. I cienie do powiek w każdym kolorze. Aha! Suzy, zapomniałaś o tym? Serio? A, no tak! No, no! Spróbuj je dorwać! Nasza kosmetyczka gotowa. Hej, a gdzie pacjentka? Zaraz ją znajdę. Nie odchodźcie. Oto ona. Gotowa na stylizację? To zaczynajmy. Najpierw przygotujemy skórę. Powinna być czysta i świeża. Popatrz, twoja twarz lśni. Teraz trochę kremu. Hop! Tyle wystarczy. Nałożymy go na calutką twarz. Już dobrze. Usta też trzeba nawilżyć. Świetnie! A teraz zrobimy makijaż. Użyjemy specjalnej gąbki. Delikatnie nałożymy podkład. Ups, trochę zostało. Teraz jest świetnie. I moja ulubiona część, malowanie oczu. Spójrzcie na to wszystko. O, wow. Wciąż mi mało. Zaczynamy? Weźmy róż. Każdemu pasuje. Może się zgodzić. Dajcie łapkę w górę. Nałóżcie pędzlem i voilà. Jak ładnie wygląda. Teraz pomalujemy drugie oko. Ups, coś jest nie tak. Zmyjmy, zanim ktoś zauważy. Nikomu nie mów. Udało się. A teraz wybierzemy sztuczne rzęsy. Chyba woli takie. Przymierzmy je. Wow, super! Maskara też nie zaszkodzi. Jaką wybrać szminkę? Ha, to niełatwe. Przymierzmy wszystkie po kolei. Uwaga! Co sądzicie o kolorze słońca? A o mistycznej nocy? A co z innymi? To najlepszy kolor. Nie musisz już zakrywać włosów. Dodamy parę akcesoriów. Pierwsza stylizacja gotowa! Juhu! Juhu! A! Naszej lalce się podoba! Spójrz na nią!
Jak zareagują zabawki? Spójrzmy! Hej, witajcie ponownie! Fajny makijaż i fryzura! Kto cię wystylizował? Sami, chyba nam się udało! Pomogliście swoim lalkom wybrać stylizację? One czekają! Jeśli podobała wam się metamorfoza... I nasz dzisiejszy projekt! To dajcie łapkę w górę i subskrybujcie nasz kanał! Pa! Na razie! Chodź, zrobię ci makijaż!